Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Edmund Wryczakowski, jestem nauczycielem muzyki w Domu Kultury w Parchowie. Chciałbym dzisiejszą lekcją rozpocząć cykl spotkań niebezpośrednich, cykl spotkań na stronie naszej, na naszej stronie Domu Kultury. I tematem tych naszych spotkań będą lekcje muzyki. Na pierwszej dzisiejszej lekcji, może wcześniej chciałbym jeszcze powiedzieć, że zajęcia też są, spotkania też są skierowane do moich uczniów, z którymi wcześniej spotykałem się indywidualnie, ale w tej chwili w czasie tej trudnej sytuacji nie możemy się spotykać, ale nie tylko. Może to przyda się też innym uczniom, którzy obejrzą nasz film. Tematem naszego pierwszego spotkania, naszej pierwszej lekcji będzie podstawowa umiejętność w dziedzinie muzyki, to znaczy umiejętność ta nazywa się czytanie nut. Wiem z doświadczenia, że wielu uczniom przysparza to dużo problemów, ale zaręczam, że na przestrzeni dwóch, trzech prościutkich lekcji będziecie w stanie się nauczyć czytać podstawowe, proste zapisy nutowe. Chcąc nauczyć się czytać nuty, musimy tak jak w szkole chcąc przeczytać cokolwiek, nie wiem, książkę, powieść, wierszyk, musimy nauczyć się liter, bo inaczej nie przeczytamy tekstu. Naszymi literkami w muzyce są nutki. Dzisiaj chciałbym wam, pewnie wiele osób już zna te nuty, ale dla przypomnienia chciałbym trzy podstawowe nutki wam przypomnieć. To jest cała nuta, pół nuta i ćwierć nuta. Tak jak mówię, dzisiaj poznamy, czy przypomnimy sobie trzy podstawowe nuty. Cała nuta, pół nuta i ćwierć nuta. Na bazie tych nut już będziemy mogli proste zapisy nutowe czytać, a w konsekwencji też i grać. Bo czytanie nut to jest nic innego jak granie tych nutek. A więc jak wyglądają nutki? Cała nutka to jest takie jajo owalne, leżące gdzieś na pięciolinii, puste w środku. Tak, dla przypomnienia, półnutka jest to takie same kółeczko, czy jajeczko puste w środku z laseczką, czy to z prawej, czy to z lewej strony. I ćwierćnuta, trzecia, ostatnia, to jest taka sama jak półnuta, tylko zamalowany brzuszek, w środku jest zamalowany pełny. Na razie chciałbym tylko o nutkach mówić, bo też na tej kartce, jak sami tutaj pewnie widzicie, są też pauzy, ale o tych rzeczach może później. Czyli jeszcze raz, cała nuta, pół nuta i ćwierć nuta. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób powstają te nuty. W jaki sposób powstają. Ja małym dzieciom często rysuję jabłuszko. Jeżeli trafia do mnie uczeń, który jest małym dzieckiem, rysuję mu najczęściej jabłuszko, i mówię mu, że to całe jabłko to jest nasza cała nuta. Jeżeli to jabłko przekroję na pół, narysuję to takie połówkę jabłka, to jest nasza półnuta. A więc zwróćcie uwagę, że całe jabłko przekroiłem na pół i powstała nam jedna połówka. A więc ona odpowiada naszej półnucie, jak sama nazwa wskazuje. A więc dwie połóweczki jabłka mieszczą się w jednym całym jabłku. Podobnie są nutki, podobnie zachowują się nutki. Dwie półnutki mieszczą się w całej nucie. Takie są zależności, jeżeli chodzi o wielkość tych nut. I pójdźmy jeszcze dalej, chodzi nam o ćwierć nutkę. Ćwierć nutka powstaje zupełnie w ten sam sposób, tylko kroję jeszcze na pół nasze pół jabłka, czyli powstaje taka ćwiarteczka jabłka i to jest nasza ćwierć nuta. Też zresztą sama nazwa wskazuje nam na pochodzenie tej nuty. Ćwierć nuta, czyli jedna czwarta całego jabłka, jedna czwarta całej nuty. Czyli zwróćcie uwagę, że cała nuta jest największa, potem o połowę mniejsza jest półnuta i o jedną czwartą jest mniejsza ćwierć nuta.
Tutaj mamy taki mądry rysunek z książki, który pokazuje nam o formie takiej tabelki. Jedna duża tabelka to jest ćwierć, to jest cała nuta. Jeżeli tą tabelkę przekroję na pół, o tu mamy dwie części, powstają nam dwie półnuty. I jeżeli te części podzielę jeszcze raz na pół, powstają nam cztery kratki, czyli cztery ćwierćnuty. I z tego obrazka widać dokładnie, ile mieści się nut w jakich. Czyli na przykład te cztery ćwierćnuty mieszczą się w całej nucie. Albo te dwie ćwierćnuty zmieszczą się tylko w tej półnucie. Taka jest zależność. A dlaczego o tej zależności mówimy? Bo musimy nauczyć się te nutki liczyć. A liczenie nam jest potrzebne do tego, żeby wiedzieć, jak długo grać daną nutkę. Bo w nutach chodzi przede wszystkim o to, żeby je grać, prawda? Lub śpiewać. To też jest jakaś inna forma grania, to też jest dźwięk. Czyli jeszcze raz, cała nuta, półnuta, ćwierćnuta i tu są zależności w wielkości, zależności w wielkościach, jeżeli chodzi o poszczególne nuty. Wspominałem przed chwilą, że musimy zrozumieć, jak one powstają, dlatego, żeby umieć je policzyć. Korzystam z tej tabelki. Już nie będę rysował, tylko tutaj jakiś mądry pan, mądra pani w książce już nam narysowała. Całą nutkę będziemy liczyć do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Może, nie wiem czy liczyć, może umówmy się, że sama nutka ma cztery patyczki albo cztery ołówki, jakieś cztery rzeczy, cztery części. To jest jeden, dwa, trzy, cztery. O takie cztery kreseczki sobie narysowałem. Półnuta natomiast, w związku z tym, że ona jest dwa razy mniejsza, ma tylko dwie kreseczki lub liczenie do dwóch, czy tam trzy, cztery, to o tym później. Czyli powiedzmy, że mamy dwie kreseczki w półnucie. Jedna półnuta, dwie kreseczki i druga półnuta, dwie kreseczki. Ćwierćnuta. Pamiętacie, że ona jest mniejsza o połowę od półnuty, a więc każda ćwierćnuta ma po jednej kreseczce. Czyli tu jest jedna kreseczka nad ćwierćnutą, tu jest druga, tu jest trzecia, tu jest czwarta. Czyli musimy zapamiętać, może na razie nie o liczeniu, a o tych kreseczkach, bo to będzie najprościej nam zrozumieć. Czyli cała nuta ma cztery kreseczki, czy cztery części, czy czegoś cztery, półnuta ma dwie, ćwierćnuta ma jedną. Tak? To na razie tyle, jeżeli chodzi o nutki. I przejdziemy do części, która będzie nam mówiła, gdzie te nutki będziemy zapisywać. Jak sami wiecie, w szkole na przykład matematykę zapisujemy w zeszytach w kratkę, nie wiem, polski w zeszycie w szerokiej linie, przynajmniej za moich czasów tak było, a muzykę, czyli nuty, zapisujemy na pięciolinii. I tu na tej kartce, na tym obrazku mamy taką pięciolinię napisaną, narysowaną. Pięciolinia składa się, jak sama nazwa wskazuje, z pięciu linii. Liczymy te linie od dołu. Pierwsza linia, druga, trzecia, czwarta i piąta. Ale to nie wszystko. Pięciolinia składa się również z pól. Ma też pola. Pola to są miejsca między liniami, a więc to jest pierwsze pole, to jest drugie pole, to jest trzecie pole, to jest czwarte pole. To jest o tyle ważne, że jeżeli będziecie się spotykać z nauczycielem muzyki, będzie wam mówił, że nutka leżąca na drugiej linii na przykład, albo na trzecim polu, żebyście rozumieli, o czym nauczyciel mówi. Czyli jeszcze raz, składa się z pięciu linii, od dołu licząc, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i tu również z pól, które liczymy również od dołu, jeden, mam gruby mazak, a więc nie piszę dalej, jeden, dwa, trzy, czwarte pole, tak? Czyli pięciolinia, piszemy na pięciolinii nutki. Musimy jeszcze o jednej rzeczy jeszcze wspomnieć. Do pięciolinii możemy dorysowywać krótkie linie. Możemy je dorysowywać i na dole, i u góry.
One nazywają się liniami dodanymi i w zależności od tego, która ona jest z kolei, nazywamy pierwsza dodana, jeżeli jest na dole, to dolna, pierwsza dodana, jeżeli jest u góry, to górna. Może dla przykładu jakąś otworzę książkę, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię. No tu akurat nie chce mi się żadna linia pokazać. O, nie wiem, czy kamera uchwyci. To jest taka króciutka linia dorysowana. Widzicie ją? I to jest akurat pierwsza, bo jest jedyna, bo jest pierwsza. Dodana, bo dodaliśmy do tej pięciolinii. Dolna, bo jest na dole. Spróbujemy znaleźć górną. O, tutaj mamy linie górne. Popatrzcie. Popatrzcie tu. Mamy linie dodane, bo są krótkie, poza tymi długimi liniami. Mamy je u góry, a więc one będą górne. I mamy, popatrzcie, raz, dwa, aż trzy. Nutka jest na trzeciej linii, czyli mówimy, że ta nutka leży na trzeciej dodanej górnej. Myślę, że to jest jasne. Jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, bo mówiąc, gdzie nutka leży na pięciolinii, w muzyce mówi się troszeczkę inaczej. Jeżeli mówimy, że nutka leży na pierwszej linii, to znaczy, że ta pierwsza linia ją przecina w pół. I w ten sposób mówimy, że leży na pierwszej linii, bo logicznie można by było zrozumieć, że ona leży tutaj, prawda? Ale nie. Jak mówimy, że leży na pierwszej linii, to znaczy, że ta linia ją przecina. Nutka, jeżeli będzie tu leżała, to powiemy, że ona leży na pierwszym polu. Musicie o tym pamiętać. Jeszcze powiem, jeżeli chodzi o nazewnictwo, że jeżeli nutka będzie tu pod, bo też może być, to mówi się, że nutka leży pod liniami i również u góry, nad, mówi się nad liniami. Czyli tak troszkę w skrócie. Pod liniami, na pierwszej linii, na pierwszym polu, na drugiej linii, na drugim polu, na trzeciej linii, na trzecim polu, na czwartej linii, na czwartym polu, na piątej linii, nad liniami i wtedy już idą te krótkie, dodane linie, o których mówiłem przed chwilą. Czyli to, w jaki sposób, gdzie te nutki piszemy i w jaki sposób mówimy o nich, gdzie one leżą. Nutki mogą być różne, ja akurat narysowałem całe, może być półnutka, może być ćwierćnutka, to już obojętne. Jeszcze dalej porozmawiamy sobie o pięciolinii. Pięciolinia, tutaj na tej kartce jest narysowany klucz. Akurat w tym przypadku klucz wiolinowy, na razie zapomnimy o tym kluczu. Nie wiem, po co was uczą w szkole o tych kluczach, bo to klucz jest bardzo ważny w muzyce, ale akurat na naszym etapie on jest niepotrzebny, niepotrzebnie wam w głowach będzie zajmować miejsce. Czyli o kluczu na razie sobie zapomnijmy, dobrze? Mówmy dalej o pięciolinii. Nutki, jak już wspominałem, piszemy na pięciolinii. I ta pięciolinia zapisana nutkami przedzielona jest takimi pionowymi kreseczkami. Tu jest taka kreseczka, tu jest taka kreseczka. Na przykładzie prawdziwych nutek, popatrzcie. Akurat może tu nie, bo to jest na fortepian, są dwie pięciolinie. Może was to mylić, chociaż to jest ta sama zasada. Szukam jednej pięciolinii i pewnie nie znajdę. Ale to nic. To jest akurat zapis na fortepian. Nie przejmujcie się, że to są dwie pięciolinie, zasada jest ta sama. Taka kreseczka, czy tu na dole, czy u góry, przedziela nam całą pięciolinię. Po co te kreseczki? Jak te pola nazywają się między kreseczkami? Te pola między kreseczkami nazywają się taktami. Takt. Zapiszę. Nie wiem, czy wyraźnie mówię. Ty, a, k, ty. Takt. Takie jedno z wielu dziwnych słów. Nie wiem, czy dziwnych, ale mało spotykanych w
potocznej mowie słów. Takt. Do czego służą te takty? Najprościej mówiąc, do uporządkowania nutek w całym zapisie piosenki. Do uporządkowania nutek. Gdyby nie te takty, nie poradzilibyśmy sobie z liczeniem, z graniem. W każdym razie takty muszą być. Takty porządkują nam nutki na pięciu linii. Tu jest taki prosty zapis na jednej pięciolinii. Tu mamy jakąś nutkę, kreska i to pole nazywa się taktem. A tu zresztą jest napisane jeden takt. I znowu jakieś nutki, kreska i znowu drugi takt. I tak dalej, i tak dalej. Te kreseczki pionowe, które nam ograniczają takty, nazywają się kreskami taktowymi, ale o tym nie musicie pamiętać. Ważne jest, żebyście praktycznie zrozumieli, praktycznie potrafili czytać nuty. W tej chwili przystępujemy do praktycznych ćwiczeń tych wiadomości, które poznaliśmy do tej pory. Jeszcze wcześniej, zanim przejdziemy do tych praktycznych ćwiczeń, chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że na początku każdej piosenki są cyferki, różne cyferki. Może znowu wrócimy do książki. Popatrzmy. Tu znowu są dwie pięciolinie, ponieważ jest to na fortepian, ale tym się nie przejmujcie. Popatrzmy sobie tylko na górną pięciolinię. Jest tam jakiś klucz, o którym mówiłem, żebyście zapomnieli, ale zapominamy tylko na chwilę o tym kluczu. Później dojdziemy do tego klucza. I zaraz za kluczem są jakieś cyferki. Jedna cyferka na drugą. Może najprościej powiem, że te cyferki znaczą tyle, co... Może źle powiedziałem. Te cyferki mówią nam o tym, do ilu liczymy takt. Jeden takt, tak najprościej. Jeżeli dotrwamy do jakiejś tam którejś lekcji z kolei, wyjaśnię wam dokładnie i szczegółowo, na czym polegają, o czym nam mówią te cyferki. Ale na tę chwilę zapamiętajmy, że cyferki te nam mówią, do ilu liczymy jeden takt. My sobie uprościmy. Będziemy na początku pięciu linii pisali tylko jedną cyferkę, na przykład 3, i wtedy to nam będzie mówiło o tym, że jeden takt liczymy od 1 do 3. Każdy takt będziemy liczyć od 1 do 3. To tyle na razie, jeżeli chodzi o te cyferki, bo te cyferki będę już w tej chwili rysował i będziemy praktycznie uczyli się na razie wystukiwać rytm tych nutek, czyli czy rytm zapisany przez te nutki, a potem jak się nauczymy wystukiwać ten rytm, wystukiwać poszczególne nutki, przejdziemy, pewnie to będzie już następna lekcja, do instrumentu i wtedy będziemy już praktycznie i wystukiwać, i grać, to znaczy i naciskać, w sensie wystukiwać, naciskać dany dźwięk, czy dany klawisz, bo to będą ćwiczenia na klawiszach, i poszczególne dźwięki. A więc zaczynamy. Napiszemy sobie na początku cyferkę. Mówiłem 3, ale narysuję sobie najpierw 4. I narysuję sobie takty. Kilka taktów. Na przykład 3 na początek. Ta 4 mówi nam o tym, że każdy takt liczymy od 1 do 4. Napiszmy sobie na przykład u góry tę kolejność, czyli 1, 2, 3, 4. I w następnym takcie to samo napiszmy. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Następny 1, 2, 3, 4. Teraz musimy sobie przypomnieć słowa, które mówiły nam o naszych nutkach i do ilu je liczymy, ewentualnie ile mają kreseczek w sobie. Przypomnę, cała nutka liczyliśmy do 4 lub 4 kreseczki, czy 4 jakieś tam wartości. Półnutka do 2, ponieważ jest 2 razy mniejsza, liczymy raz 2 albo 2 kreseczki. I ćwierćnutka tylko do 1, albo tylko do 2, albo tylko do 3.
i tak dalej, i też albo po jednej kreseczce w sobie mają. I teraz popatrzcie, co zrobimy. Narysujemy sobie w tym takcie, obojętnie na razie gdzie, bo wysokość, na której rysujemy, zależy od tego, jaki klawisz naciśniemy, ale o tym później. Obojętnie gdzie, na przykład na pierwszym polu, narysujemy sobie całą nutkę. Brzydka mi wyszła, ale chcę, żeby była widoczna. Cała nutka. I teraz musimy wrócić do tych wiadomości poprzednich, do ilu liczyliśmy całą nutkę. Liczyliśmy do 4, tak? Czyli te wszystkie cyferki, które są tu u góry, mieszczą się w całej nutce. Czyli zrobię takie kreseczki. I ta, i ta, i ta, i ta. Popatrzcie. Te wszystkie 4 cyferki lub 4 jakieś tam części mieszczą się w tej jednej całej nucie. Teraz narysujemy sobie trudniejsze. Narysujemy sobie na przykład 2 półnutki. Rozpatrujemy każdy takt osobno. Ten takt już mamy za sobą. Narysowaliśmy 2 półnutki. Przypomnijmy sobie, do ilu liczyliśmy półnutkę? Do 1, 2. Jakieś dwie cyferki, tak? I teraz tutaj musimy zachować tę kolejność, ponieważ ta czwórka nam mówi o tym, że liczymy od 1 do 4, a więc musimy zachować kolejność. Pierwsza nutka ma 2 cyferki, prawda? Czyli te bierzemy dwie pierwsze z brzegu, czyli 1 i 2. Druga nutka ma następne też 2 cyferki, ponieważ 1, 2 już jest wykorzystane, to bierzemy 3, 4. Czyli w tej półnutce jest 1, 2, w tej półnutce jest 3, 4. W tej całej nucie jest wszystko od 1 do 4, czyli 1, 2, 3, 4. I teraz jeszcze najprostszy zapis z ćwierćnutkami. Narysujemy sobie 4 ćwierćnutki. I tu znowu wracamy do naszych wiadomości z poprzednich, sprzed chwili. Każda ćwierćnutka ma jedną kreseczkę lub jedną cyferkę, tak? I wracamy do naszego taktu. Ta ćwierćnutka ma jedną cyferkę, a więc bierzemy pierwszą z brzegu. Jedynka. Następna ćwierćnutka jest też tylko jedna cyferka. Skoro jest jedynka wykorzystana, to bierzemy dwójkę. I tak dalej, i tak dalej. W trzeciej jest trójka, w czwartej jest czwórka. I popatrzmy. I teraz popatrzcie, jak będziemy, dlaczego my to liczymy? Liczymy po to, żeby wiedzieć, jak długo nacisnąć klawisz, czy szarpnąć strunę, czy dmuchnąć w trąbkę. To już zależy od tego, jaki mamy instrument. I teraz popatrzcie, będę uderzał długopisem, tak jakbym naciskał na przykład klawisz na organach, czy na keyboardzie. Tak? I popatrzcie, zagram w tej chwili, tak na sucho, teoretycznie, zagram w tej chwili całą nutę. Uwaga, naciskam i liczę. Raz, dwa, trzy, cztery. I już zagrałem całą nutę. Zagram teraz pierwszą półnutkę. Raz, dwa. Nic więcej. Chcąc zagrać cały takt, muszę zrobić w ten sposób. Raz, dwa, oderwać i znowu nacisnąć. Trzy, cztery. Czyli powtórzę. Raz, dwa, trzy, cztery. I zagrałem drugi takt, gdzie były dwie półnutki. Spróbuję zagrać teraz te dwa takty razem. Zasada gry jest następująca. Jak zaczniemy w jakimś tempie grać, musimy grać tak długo, aż się zapis nutowy skończy. A więc nie robimy przerwy, jeżeli jest kreska taktowa, tylko liczymy, tak jak zegar tyka, nie robi między tyknięciem żadnych przerw, tak samo my musimy potraktować nasze nutki, nasz zapis nutowy. A więc uwaga, zagram te dwa takty. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Proste, prawda? I przejdźmy do trzeciego taktu. Mamy same ćwierćnutki. A więc każde naciśnięcie to jest jedna cyferka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Teraz zagrałem trzeci takt. Spróbujemy zagrać trzy takty. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery.
I właściwie już po tych 10 minutach prawie potraficie czytać nuty. Te nasze uderzenia, przypominam, to jest nic innego jak naciśnięcie klawisza, szarpnięcie struny, czy tam dmuchnięcie w trąbkę, czy nawet zaśpiewanie. Na tym kończymy dzisiejszą lekcję. Chciałbym Was zaprosić na następne. Na następnych już lekcjach będziemy praktycznie używać instrumentu, grać na instrumencie, próbować tych naszych nutek, które nauczyliśmy się dzisiaj, użyć na akurat konkretnie najłatwiej na klawiszowym instrumencie. Jeżeli macie pytania, to proszę je kierować na mój adres mailowy wrecza@op.pl z tytułem Lekcja muzyki. Życzę zdrowia, zapraszam na następne lekcje.